random issue. Mam 22 lata, parę kumpli i rodzinę. I to byłoby na tyle, jak chcesz nadal szukać zwycięstw. Jedną dziewczynę jak liczyć na poważnie. Oczywiście to spieprzyłem, więc w sumie to miałem. I od tamtej pory nawet nie szukałem innej. Nie, że jestem ciachem i liczę, że sama nagle przyjdzie. Jak tak myślę, to chyba po prostu mi się nie chce przekonywać się na siłę, że dziś wyjdzie lepiej. Ostatnio widzę we mnie wiele wad. Wychodzę na powierzchnię, kiedy już nie jestem sam. I cenię czas, kiedy nikt mi nie przeszkadza. Choć pewnie tak, dzisiaj się przez to użalam. Lubię mówić o czasach, kiedy miałem kontakt z ludźmi. Jednak bez poufalania i nie szukać od tak kumpli. Znajomy mi mówił, że za często o nich piszę. Może to nudy, trudno, nie umiem się odbić wyżej. Od kiedy pamiętam, byłem samotnikiem. Nie mogę wiele spędzać czasu w towarzystwie. Nawet mając ekipę, strasznie mi przeszkadzało, kiedy na tripie traciłem całkiem własną prywatność. Od kiedy pamiętam, byłem samotnikiem. Nie mogę wiele spędzać czasu w towarzystwie. Nawet mając ekipę, strasznie mi przeszkadzało, kiedy na tripie traciłem całkiem własną prywatność. Lecz mi nigdy nie chodziło o to, że nie lubię ludzi. Lubię, bo wszystko spoko, póki nie próbujesz zmusić mnie, bym brał szturmem próby, bym rwał durne dupy i nosił łańcuchy. Nagrał na komórkę ruchy, chlanie budy na Facebooki, snapy, Instagramy wrzucał. Nie wejdę w swoje buty, wiesz, średnio widzę się w klubach. Weź tu ludziom tłumacz, że pierdolisz i nie idziesz, gdy większość okazji szuka, by tam jakieś bić się w... Wpadałem w panikę każdym razem, gdy na im przebrałem na parkiet dziewczynę. Tak żałośnie tańczyłem, a siedzenie ciągle na piździe. To najsłabszy sposób, choć póki się nie ubiję, trzymam się go jak pijany płotu. Nie mam powodu, by wybić z domu gdzieś dalej, bo szukam rozmów, skoro mamy siedzieć razem. A szybko skojarzę, że nikt tego nie przewiduje, więc oszczędźmy się nawzajem i w ten osklecie, w tym klubie, w swojej grupie. Od kiedy pamiętam, byłem samotnikiem. Nie mogę wiele spędzać czasu w towarzystwie. Nawet mając ekipę, strasznie mi przeszkadzało, kiedy na tripie traciłem całkiem własną prywatność. Od kiedy pamiętam, byłem samotnikiem. Nie mogę wiele spędzać czasu w towarzystwie. Nawet mając ekipę, strasznie mi przeszkadzało, kiedy na tripie traciłem całkiem własną prywatność. Jak tak siedzę, nie wiem, co mam dzisiaj robić, więc piszę piosenkę, pewnie kocham pisać zwrotki. Strasznie jestem dobry, ale prawdę mówiąc, w życiu trzeba mieć lepsze drogi niż wypisywanie długopisów. Boję się o przyszłość, bo zapewne skończę w korpo, a słabo mi prace idą, jeśli się nie mogę wciągnąć. Najgorszy horror, jak ląduję w jakiejś firmie jakiś, bo jest tak chujowo, że olewam, co z niej wyjdzie. Jestem coraz bliżej, żeby się nareszcie przyznać, że mam szanse nikłe, by liczyć na lepszy finał. Mam do reszty dystans i nie wnikam po kolegów, podczas kiedy się zachwytasz, że się trzymasz wciąż w obiegu. Już nie widzę sensu, by się głośniej dopierdalać. Do tych towarzyskich piewców przyjmij każdą owcę w środek stada. Stada rośnie brawa, ja będę nadal nie wierzył. Prawie każdy mnie okłamał, więc działam w ramach prewencji. Od kiedy pamiętam, byłem samotnikiem. Nie mogę wiele spędzać czasu w towarzystwie. Nawet mając ekipę, strasznie mi przeszkadzało, kiedy na tripie traciłem całkiem własną prywatność. Od kiedy pamiętam, byłem samotnikiem. Nie mogę wiele spędzać czasu w towarzystwie. Nawet mając ekipę, strasznie mi przeszkadzało, kiedy na tripie traciłem całkiem własną prywatność.